I proszę Państwa, zanim Państwo się zaczniecie zgłaszać, wpłynął do mnie wniosek o Ruch Obywatelski Społeczna Kontrola Władzy. Chciałby zabrać głos i czy Państwo udzielicie. Sprawa dotyczy uchwały modernizacji oświetlenia ulicznego. To jest ta uchwała 9 przesunięta 24. Nie widzę sprzeciwu. Proszę bardzo. Proszę się przedstawić do mikrofonu. Dzień dobry, Agnieszka Borowska. Chciałabym, panie przewodniczący, zabrać głos w imieniu naszej społecznej inicjatywy, społecznej kontroli władzy, która tutaj w Piasecznie zaczęła działać. Proszę państwa, burmistrz Piaseczna chce oddać oświetlenie całej gminy na co najmniej 8 lat w ręce prywatnej firmy. Nie dokonał żadnej oficjalnej analizy doradczej i nie przedstawił jej radzie. Zaznaczam, że jest to wielomilionowy majątek publiczny, a partnerstwo publiczno-prywatne uzależni gminę na wiele lat od prywatnego dostawcy usługi. Kto forsuje to rozwiązanie? Niewątpliwie siła tego podmiotu, tej osoby jest niezwykła. Możemy podejrzewać, że stoi za tym lobbying i Kancelaria Doradztwa Gospodarczego. Prawdopodobnie zarabia ona na takiej operacji gigantyczne honorarium. 17 czerwca, proszę państwa, gmina Piaseczna ogłosiła bez zgody Rady Miasta, powtarzam, bez zgody Rady Miasta, przetarg, co jest złamaniem prawa, na przekazanie oświetlenia gminy w ramach PPP prywatnej firmie. Chciałabym dzisiaj zapytać państwa, czy ktokolwiek z radnych o tym wie. To bardzo poważna sprawa, to złamanie ustawy o samorządzie. Przypomnijmy, że przetarg dotyczy majątku publicznego, który podlega kontroli między innymi organu kontrolnego Rady Gminy. Dialog konkurencyjny, jaki zastosowano, jest trybem negocjacyjnym. W ramach postępowania gmina powinna przede wszystkim zapytać państwa o zgodę, a następnie przeprowadzić postępowanie. Gmina swobodnie wybiera sobie w tym postępowaniu oferentów. To jest niezwykle ważne, ponieważ to oferenci mają możliwość kształtowania warunków umowy. Są dwie podstawowe formy przetargu. To jest przetarg ograniczony i nieograniczony. I tutaj sterowanie tym przetargiem jest w rękach gminy, zarządu gminy. Przy dialogu konkurencyjnym wpływ oferentów jest gigantyczny. Czyżby jest już czarny koń? Ktoś nie mógł już doczekać się wygranej i super biznesu na gminnym świetle? Czy dlatego za plecami rady z pogwałceniem ustawy o samorządzie burmistrz odważył się rozpisać przetarg bez wiedzy radnych? Proszę państwa, to jest naprawdę ogromne pogwałcenie demokracji. A także trzeba się zastanowić, czy nie jest to złamanie również przepisów karnych, kodeksu karnego, artykułu 305. Modernizacja oświetlenia, oddanie majątku publicznego na 8 lat w ręce jakiegoś przedsiębiorcy jest niemożliwe obecnie, ponieważ inwestycja nie jest umieszczona w wieloletniej prognozie finansowej budżetu gminy. Państwo są specjalistami, dobrze wiedzą, że ustawa o finansach publicznych nakazuje umieszczenie tego typu inwestycji, tego typu przetargu, tego typu planów dotyczących majątku publicznego właśnie w takiej prognozie. Burmistrz o tym wiedział, proszę państwa. Albo obudził się, albo może jakiś specjalista powiedział burmistrzowi, że ten przetarg ogłoszony 17 czerwca jest niezgodny z prawem, ponieważ 18 czerwca, czyli dzień później, burmistrz unieważnia przetarg. Przyczyną jest oczywiście nieuwzględnienie tej inwestycji w prognozie. Ta kuchnia bardzo wiele mówi o tym, co dzieje się w urzędzie, proszę państwa. Naciski kapitału muszą być ogromne, bo mimo tego faktu przyznania się, że przetarg był nielegalnie rozpisany, teraz próbuje się wmanewrować Radę Gminy, wmanewrować państwa, przedstawicieli naszych, w uchwałę udzielającą zgody na wybór firmy, która przejmie oświetlenie Piaseczna. Ten projekt podsunięty, jak sądzę, pani burmistrz Kalicińskiej z Prawa i Sprawiedliwości
bo nie wyobrażam sobie, że PiS tak lekką ręką oddaje oświetlenie w gminie, prywatnej firmie z pogwałceniem prawa przez sojuszników z Platformy Obywatelskiej. Jest szkodliwy dla samodzielności gminy, służy bardziej interesowi prywatnemu firmy niż interesowi publicznemu. Piaseczno, proszę Państwa, nie musi być zależne od prywatnego podmiotu. Piaseczno stać na modernizację oświetlenia, zwłaszcza że uruchamiane są środki unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 i program Horyzont 2020, który stawia właśnie na innowacje, tworzenie inteligentnych miast i społeczności, a to doskonale wpisuje się oświetlenie LED zintegrowane systemem IT czy dostępem do internetu. Oddanie majątku publicznego, jakim jest oświetlenie gminy właśnie teraz, tuż przed uruchomieniem tych środków, powoduje, że prywatna firma, a nie samorząd skorzysta z tych funduszy. Gmina jej będzie jeszcze płacić za oszczędności, jakie oczywiście zostaną osiągnięte, bo wszyscy wiemy, że technologia LED pozwala na takie oszczędności. Biznes życia kosztem podatnika, tak bym to nazwała. Podatnika, który wiele lat płaci podatki na stworzenie sieci oświetleniowej i utrzymanie jej dla dobra wspólnoty samorządowej, a nie prywatnego kapitału. Mam nadzieję, że ta informacja pozwoli Państwu na szerszą perspektywę, na to, do jakiego skandalu doszło w Urzędzie Gminy i mimo podległości partyjnej odrzucicie uchwałę szkodliwą dla Piaseczna. Nie na miejscu są uśmiechy, jeśli je widzę, bo sprawa jest naprawdę poważna. Mam nadzieję, że są dziennikarze, którzy również widzą te uśmiechy. Podsumowując, po pierwsze, burmistrz złamał prawo, ogłaszając przetarg bez zgody Rady 17 czerwca. Po drugie, ukrywa fakt, że inwestycji nie ma w wieloletnim planie prognozy finansowej gminy, co uniemożliwia realizację. Teraz rękami radnych gminy próbuje wbrew faktom prawnym nadać bieg procedurze. Jako społeczna kontrola władzy w Piasecznie wnioskujemy do Urzędu Zamówień Publicznych i Regionalnej Izby Obrachunkowej kontrolę, szeroką kontrolę przetargów w Piasecznie. Prosimy Radę, prosimy przedstawicieli naszych, prosimy Państwa o poważne potraktowanie tej sprawy, o refleksję, ponieważ majątek publiczny ma służyć następnym pokoleniom, a nie prywatnemu biznesowi. Nie jesteśmy przeciwni partnerstwu publiczno-prywatnemu, ale wtedy, kiedy ono jest mądre, przemyślane, a dialog konkurencyjny wskazuje, że rezerwuje się go dla bardzo trudnych inwestycji, takich skomplikowanych, które nie pozwalają samorządowi przewidzieć różnych aspektów takiego projektu. To jest na przykład budowa metra w Warszawie, ale nie wymiana żarówek, czy modernizacja, czy zintegrowany system sterowania oświetleniem w gminie. Chciałabym zadać Państwu jeszcze pytanie o rolę, jaką odegrała w tej całej sprawie Kancelaria Doradztwa Gospodarczego. Na portalu samorządowym już kilka miesięcy temu umieszczono informację o tym, jakoby Piaseczno już przystąpiło do programu PPP modernizacji oświetlenia wraz z kilkoma gminami, między innymi Parysowem czy Ząbkami. Ta sama kancelaria prowadzi te projekty w innych gminach. Bardzo nas interesuje, czy ta kancelaria odgrywa jakąś znaczniejszą rolę w kontaktach z władzami Piaseczna. Chciałabym również poprosić dwóch przedstawicieli Rady o zadanie dwóch bardzo ważnych pytań do władz Piaseczna, związanych bezpośrednio z tą sprawą. Bardzo proszę. Ale proszę Państwa, no to nie jest teraz debata. To nie jest prywatna, to jest działanie społeczne w interesie. Proszę Państwa, to jest zgłaszanie wniosków interpelacji. To jest zgłaszanie wniosków interpelacji, proszę Pani, ale powtarzam jeszcze raz. Zgłaszanie wniosków interpelacji, ale jeszcze raz powtarzam. Ale proszę posłuchać, co chcę powiedzieć. Pani nie daje, ale Pani nie daje. Jesteśmy z ruchu społecznej kontroli władzy. Ja to rozumiem, ale proszę Pani, czy Pani rozumie, że ta uchwała będzie dzisiaj procedowana i będziemy na ten temat dyskutować? Dwa pytania. Ale proszę Pani, no ale no, co Pani, będziemy się teraz przekrzykiwać? No ja tego nie rozumiem. Chciałabym, żebyśmy tutaj myślałem, że chcemy prawa. Kulturalnie porozmawiać. Tak, bardzo prosimy. A tu widzę, że Państwo nie chcecie. Udzielił Pan nam głosu, bardzo prosimy że o zadanie dwóch nie chcecie. Pytań. Bardzo prosimy o zadanie dwóch pytań. Proszę Państwa, czy Państwo się zgadzają, żebyśmy zadali dwa pytania ale dotyczące Kancelarii Pani, Doradztwa Gospodarczego? Proszę to Pani, to nie proszę jest... Proszę Państwa, bardzo prosimy, pomóżcie proszę, nam. Widzicie, proszę co Pani się dzieje. My jesteśmy w imieniu społeczności lokalnej. Bardzo Państwa prosimy. Proszę Pani. Udzielcie nam głosu.
Proszę Państwa, dziennikarze, no proszę Pani, ale Pani nie bardzo wiem. Państwa prosimy o udzielenie głosu. Proszę Pani, pytania. Ale no po co Pani krzyczy? Ja tego nie rozumiem. Ja nie krzyczę, ja jestem podniecona, wie Pan, na Pana widok. Powiem Panu Pani, tak, no, bardzo mi się nie podoba to ta forma, nie moja wina. Ta forma sprowadzania mieszkańców protekcjonalnym ale tonem do roli osób, które zabiegają o zainteresowanie. To Pani jest takie zdanie, proszę bardzo Pani. Pana prosimy o dwa proszę pytania. Proszę Pani, jeszcze tak. raz powtarzam. Sprawa będzie rozpatrywana dzisiaj na tej sesji w punkcie następnym. Dlaczego Pan jeżeli, nie pozwoli zadać nam pytań? Ale proszę chwilkę poczekać. Nie, ta sprawa nie może dojść tak naprawdę do takiego Pani, punktu no, jak głosowanie, tylko my musimy dlaczego? Zadać dwa pytania dotyczące jeżeli, no, dotyczące, ale proszę Pani, czy Pani dotyczące rozumie, kancelarii doradztwa jeżeli gospodarczego. Będzie sprawa poruszana, to będzie wszystko wyjaśniane. Jeżeli teraz radni wyrażą zgodę, to będzie Państwu jeszcze raz udzielony głos do uchwały. Ale dlaczego nie może być teraz udzielony? Od razu wtedy, kiedy proszę Pani, bo ja myślałem, że to ma być wnioski interpelacji. To jest na tyle ważna sprawa, proszę Państwa, że wydaje mi się, że zadanie dwóch pytań przez mieszkańców, którzy przyszli, poświęcili swój dzień pracy specjalnie, żeby tutaj Państwu te pytania zadać, to jest chyba istotna ale, sprawa. Proszę Państwa, prawda? Czy Państwo, Pan Burmistrz pyta się, czy będziecie chcieli Państwo od razu odpowiedź, bo ja tego nie rozumiem Państwo, też. Tak, chcielibyśmy zanim dojdzie sekundkę, do głosowania Piotrze. Uchwały, żeby była Panie odpowiedź na te pytania. Proszę, Pan Panie Agnieszko, jeżeli Pani zadaje pytania, to powinna być odpowiedź, tak? Ja nie wiem, czy przechodzimy do tego porządku obrad, bo nie chcemy takiej sytuacji, że Pani zadaje pytania, które są krzywdzące, czy dla burmistrza, czy dla mnie, czy Panie dla Urzędu Burmistrzu, Miasta. Ja pytam, ale czy sekund, Państwo ale, czy zawali pani da mi, umowę, to chyba ale, nie jest pytanie pani da mi coś, o krzywdę, tak? Czy Pani dałaby mi coś powiedzieć? Tak, bardzo proszę. Chciałbym, żeby była pewna równoprawność. Przedstawicielami mieszkańców nie jest tylko Pani, ale wszyscy radni tutaj zgromadzeni. Chciałbym, ja żeby, też byłem... żeby znowu Pani mi przerywa. Dwie osoby ja mogły coś... zadać pytanie, ja prawda? Rozumiem. Czy ja mogę coś powiedzieć? Bardzo proszę. Panie Burmistrzu, to ja się staram coś powiedzieć. Ja przyszłam tutaj bardzo ważną misją społeczną i tyle. Są ja dwie doceniam... osoby, które chciały zadać pytanie i czy Pan pozwoli na to, czy nie, to należy do Rady Gminy, prawda? To zależy... już chciałabym... Ale... Pozwólcie mi Państwo coś powiedzieć, bo nie wiem, czy mamy procedować Panielu, na ale sesję, proszę, czy nie. Panielu, spokojnie. Panielu. Ale Ela, spokojnie no. Czy Państwo dopuszczą do głosu naszych przedstawicieli, bo nie chodzi o moje pytanie, tylko o pytania społecznej kontroli władzy. Czy Państwo dopuszczą, Panie Przewodniczący, do głosu? Pan Burmistrz teraz mówi Pani Agnieszka. Przepraszam, bo Pan Przewodniczący przekazał mi głos, więc chciałbym dokończyć. Panie Agnieszko, prosiłbym, żebym mógł powiedzieć może pięć zdań. Mamy tą samą tendencję, że mówimy za dużo chyba. Ja postaram się skrócić. Chciałbym zachować pewną równoprawność, tak? Pani zada pytanie, takie czy inne. Chciałbym, żeby czy to urzędnicy odpowiedzialni, czy ja miał możliwość odpowiedzi. W związku z tym proszę Pana Przewodniczącego, żeby albo przesunął ten porządek obrad, żeby zmienił ten punkt jeszcze, nie wiem, w inny sposób, ale za chwilę o tym będziemy rozmawiali. Przy punkcie obrad będziemy mogli porozmawiać o jednym czy o drugim. Wprowadzanie teraz w ten sposób tej sprawy sprawia, znaczy tworzy wrażenie zamieszania. I teraz pytanie, czy chodzi o merytoryczne rozstrzygnięcie tej uchwały, czy chodzi tylko o zrobienie takiej kiedy quasi... Kiedy tej uchwały nie może dojść, quasi... Panie Burmistrzu, i Pan sobie zdaje z tego sprawę. O tym decydują radni, czy dojdzie, czy nie dojdzie. Bo Pan w tej chwili próbuje rozmydlać tą sprawę. Ja nic nie rozmydlam, właśnie tylko nie chciałbym... tym, że zastosuje Pan porządek procedury, bardzo a nie proszę. Zastosuje sytuację kryzysową. Ale jeszcze nie ma sytuacji kryzysowej. Jest jak najbardziej. Podpisania... 17 czerwca rozpisaliście Państwo przetarg bez zgody Rady. Zdaję sobie z tego sprawę. Przetarg został unieważniony i będziemy tę sprawę wyjaśniali jak trzeba, ale w porządku obrad, dobrze? Nie ma żadnego priorytetu z tą uchwałą. Uchwała może być zdjęta, uchwała może być procedowana na kolejnej sesji, uchwała może być niezaakceptowana przez radnych. Były takie, a nie inne powody. Chciałbym, żeby były szansa o tym porozmawiać i wyjaśnić. Ja mam nadzieję, stwarzanie że Pan stwarzanie wrażenia sytuacji kryzysowej nie jest to nie w porządku. Nie jest wrażenie, to są ja fakty wiem, że... z biuletynu zamówień publicznych, Panie ja rozumiem, ten rok. To ten są rok... fakty niewygodne dla Państwa. Okej, wygodne czy niewygodne, ja wiem, że ten rok sprzyjał robieniu pewnego show, zamieszania. Każdy chciałby się jakoś tam pokazać, ale dajmy sobie czas. Mamy porządek obrad i chciałbym, żeby i my mieliśmy prawo odpowiedzieć. Jeżeli mamy teraz o tym dyskutować, chciałam proszę tylko zauważyć, bardzo. Że jest ogromna dominacja tutaj pana burmistrza i grupy, która zarządza tą gminą, ponieważ jak widzę, radni są tylko widzami i w pani zasadzie Agnieszka, no, jedyne ale, rozwiązanie pani Agnieszka, z pani ale ust. Wyszło tak, że pani cały czas mówi. Tak, ja mówię, ponieważ no, ale toczy spór pani, z panem, no, panie przewodniczący, jeżeli na temat pani, porządku obrad. Jeżeli pani oczekuje jakiegoś kulturalnego obycia, to prosiłbym też dać powiedzieć innym.
Oczywiście, natomiast my chcemy dlatego zadać pytania w interesie publicznym, ale a pan dlatego, próbuje ale nam pani Agnieszko, czy ja powiedziałem, nie, ja powiedziałem, dojdziemy do tego punktu. Dziękuję za tą deklarację temu, w takiej sytuacji, punktu. Gdyby pan to powiedział na samym początku, od razu byśmy się zgodzili. Dziękuję ale ja panu. Przecież powiedziałem, tylko pani cały czas mówi, pani nie daje sobie nic przetłumaczyć. Panie przewodniczący, ja dobrze wiem, jak wygląda współpraca mieszkańców Pani Agnieszko, z ale proszę radą. Zrozumcie. No. I wiem, że państwo za każdym razem mieszkańcom wskazują ławeczkę ostatnią. Absolutnie. Na samym końcu mieszkańcy mówią, dziękujemy, że udzielili państwo nam głosu. Jest. Natomiast skupmy się na merytoryce teraz i pójdźmy dalej. Ale sobie nie wyobrażam, że państwo no jeżeli... będą głosować tą uchwałę. Ale no to decydują radni, proszę pani. Oczywiście. Poczekamy na swój głos. To, okay, nie chodzi o głos to nie chodzi o głos mój, czy o spór ale ja z też, panem, tylko o głos społecznej kontroli. Ale oczywiście. Ja myślę, że radni działają także w imieniu mieszkańców. Bardzo się cieszę. Mam taką nadzieję.